Next one, Mr. Korwin-Mikke. Dziękuję, panie przewodniczący. W stosunku Unii do Turcji obserwujemy niezrozumiałą wręcz czołobitność niektórych polityków Unii w stosunku do słusznych lub niesłusznych żądań jego ekscelencji Tayyipa Erdogana. Niezrozumiałego wobec zwyczajowego przeczulenia wręcz Unii prawami mniejszości, wolnością słowa i tym podobnymi sprawami. Gdy nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Powstaje więc pytanie, bo to muszą być to pieniądze, które płyną z Turcji do Brukseli. Powstaje pytanie, do jaka część haraczu podstawowego Turcji ma wrócić do Brukseli i do czyich kieszeni ma trafić. To może tłumaczyć, dlaczego do tej pory nie powstał jedyny organ Unii, który mógłby starać się to wyjaśnić, Prokuratura Europejska. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. Dziękuję za uwagę.